Olek Sikora wspomniał o związku z Małgorzatą Tomaszewską i ich dziecku. Długo milczał na ten temat. Aleksander Sikora nie wytrzymał natłoku pytań od spragnionych prawdy fanów i zabrał głos w sprawie plotek, które nie tylko na korytarzach TVP, ale także w sieci krążyły już od dawna. Poruszył temat bliskiej relacji ze swoją wierną telewizyjną towarzyszką, Małgorzatą Tomaszewską. Nagle i jeszcze bardziej niespodziewanie wspomniał także o jej ciąży. Czy pomiędzy parą rzeczywiście miłosne uczucie wisi w powietrzu? Pytanie na śniadanie pożegnało wszystkich prezenterów. W dalszym ciągu nie są znane powody, dla których cała dotychczasowa ekipa Pytania na śniadanie pożegnała się z pracą. Jedyne wyjaśnienie ze strony szefowej śniadaniówki było wyjątkowo krótkie. Na łamach pudelka wyznała, że zwolnieni prezenterzy nie byli bezstronni. Niestety, nie wiadomo, co dokładnie miała na myśli. Wśród ofiar kadrowej rewolucji przy Woronicza są także Aleksander Sikora, stracił również posadę komentatora Eurowizji, oraz Małgorzata Tomaszewska, dla której było to jedno z pierwszych poważniejszych zawodowych przedsięwzięć. Niestety, prezenterka nie zniosła dobrze takiego rozwoju wydarzeń. Dlaczego? Małgorzata Tomaszewska źle zniosła zwolnienie z Pytania na śniadanie. Małgorzata Tomaszewska przez kilka ostatnich tygodni była poddana sporemu stresowi, a dla ciężarnej taki nastrój nie jest wskazany. Nie wiedziała bowiem, czy uda jej się zachować intratną pracę, czy podzieli los innych i będzie musiała od nowa rozeznawać się na rynku pracy. Małgosia bardzo to przeżyła, bo kochała pracę w Pytaniu. Ostatnie tygodnie były dla niej i dla innych nerwowe. Co chwila docierały do nich kolejne plotki z korytarza, a nikt z władz z nimi nie rozmawiał o planach stacji, przekazuje informator Faktu. Prezenterka nie mogła liczyć na przedłużenie umowy z państwową telewizją. Jednak w obliczu tego wydarzenia skupiła się na kwestii o wiele poważniejszej, niż kilka miesięcy bez stałego dochodu. Moje myśli krążą teraz jedynie wokół córki. Robię wszystko, by spokojnie donosić ciążę, oświadczyła tuż po zwolnieniu. Zatroskana 35-latka na szczęście mogła liczyć na wsparcie Aleksandra Sikory. Gwiazdor obdarzył przyjaciółkę ciepłem i życzliwością, tym samym dowodząc tezie, że łączy ich coś więcej, aniżeli stricte zawodowe kontakty. Co na ten temat mówi sam zainteresowany? Aleksander Sikora zabrał głos na temat plotek o związku z Tomaszewską. Wspomniał o dziecku. Aleksander Sikora dotychczas uparcie milczał i nie wypowiadał się na temat doniesień o romansie z Małgorzatą Tomaszewską. Czyżby zwolnienie z Pytania na śniadanie rozwiązało mu język? Były gospodarz szansy na sukces zmierzył się trudnym i krępującym pytaniem zadanym w mediach społecznościowych. Ktoś wprost postawił sprawę i chciał dociec. Czy ich związek to prawda, ponieważ bardzo do siebie pasują? Dobrze dograliśmy się w pracy, dość często nazywając się telewizyjnym małżeństwem. W życiu prywatnym przyjaźnimy się. Nie jesteśmy razem i nie. Nie mamy dziecka, bo i taką teorię gdzieś słyszałem, skwitował 33-latek. Jak sądzicie, czy to wyznanie raz na zawsze zada kres plotkom, czy może jeszcze bardziej je podsyci?